Od 15 grudnia wchodzi w życie całkowicie nowy rozkład jazdy i tutaj mamy kilka różnego rodzaju niespodzianek dla naszych podróżnych. Z pewnością jedną z największych niespodzianek będzie fakt, że uruchamiamy połączenia do województwa opolskiego. Już od 15 grudnia nasze połączenia będą dojeżdżać do Kluczborka. Będzie tutaj przedłużenie naszej linii, która dotychczas kończyła bieg w Lublińcu. I będzie to 6 par połączeń w dni robocze i 5 par połączeń w weekendy. Mamy też tutaj bardzo atrakcyjną ofertę cenową. Wprowadziliśmy kilka różnego rodzaju liniówek, z czego najtańsza, która obejmuje przejazd Olesno-Śląskie w Kluczbork, to zaledwie 3 zł, a od tego mamy jeszcze różnego rodzaju ulgi ustawowe, czyli studenci pomiędzy tymi dwoma miastami będą podróżować za mniej niż 1,50 zł. Jeśli ogólnie chodzi o zmiany na innych liniach, to z pewnością mamy tutaj dużo różnych pozytywnych informacji, bo ogólnie nasza praca przewozowa i eksploatacyjna powinna się zwiększyć. Jeśli chodzi o zwiększenie pracy eksploatacyjnej, to zwiększy się ona o blisko 10% tak zwanych pociągów kilometrów, co z pewnością jest dosyć dużym wynikiem i co będzie odczuwalne przez wszystkich podróżnych. W związku z tym można się spodziewać większej liczby połączeń i na naszych najbardziej popularnych liniach, tak jak S1, czyli Częstochowa, Katowice, Gliwice, i na tych mniej uczęszczanych. Dla turystów z pewnością dobrą informacją będzie to, że będziemy dojeżdżać do Zakopanego w okresie świąt i ferii codziennie. W związku z tym, jeśli komuś się marzy Sylwester albo święta w Tatrach, to z pewnością może się tam wybrać pociągiem. Jeśli zaś chodzi o remonty, bo do nich zawsze musimy się dostosować, no to z pewnością jednym z tych najważniejszych będzie remont w Wiśle. Tutaj od marca niestety nasze pociągi nie będą już dojeżdżać do Wisły. Turyści będą mogli korzystać z komunikacji zastępczej na odcinku Ustroń-Wisła, natomiast dla osób podróżujących codziennie na tej linii będą zapewnione skomunikowania w Czechowicach-Dzielicach.